Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Driver San Francisco. W końcu, no nie? Słuchajcie, odkryłem bardzo fajny sposób, jak zarabiać szybko gotówkę w tej grze. Od ostatniego odcinka, jak sobie graliśmy, no to minęło trochę czasu, w sensie tutaj u mnie w grze, bo sobie porobiłem dużo różnych takich zadań pobocznych i tak się zastanawiałem, od czego jest w końcu ten mnożnik, który żeśmy sobie kupili parę odcinków temu. Chodzi mi oczywiście o ten mnożnik tej takiej gotówki tutaj wirtualnej, za którą wszystko kupujemy. I poszperałem trochę w sieci, okazało się, że ten mnożnik gotówki, czy powiedzmy, no nazwijmy to gotówka, ten mnożnik gotówki nie tylko mnoży nam to, co zdobędziemy podczas jakby driftu, tutaj widzicie, że dam trochę niżej kamerkę, żebyście widzieli, ile mam gotówki, ile sobie zarabiam i tak dalej. Ale nie tylko dostajemy więcej jakby tej gotówki podczas tego driftu, ale także, uwaga, co 20 minut dostajesz w grze wypłatę pieniędzy. I im, wiesz, więcej masz garaży, im więcej masz kupionych takich swoich samochodów, tym więcej tej gotówki dostajesz. I ja sobie tutaj troszeczkę grałem, robiłem sobie, czekajcie, robiłem sobie różne jakieś tam misje, takie poboczne rzeczy, nic co by nam tutaj wpłynęło na fabułę. Po prostu te niebieskie takie punkciki sobie wszystkie robiłem. I od tego nie było dużo pieniędzy, ale potem właśnie poczytałem sobie, że trzeba pokupować dużą część samochodów, żeby dostawać dużo tej kasy co 20 minut. I słuchajcie, obecnie co każde 20 minut na moje konto przelewa się 410 tysięcy tych kredytów, także myślę, że za jakieś 15 minut w tym odcinku będziecie mogli zobaczyć takie dring i wyskoczy 400 tysięcy dodatkowej gotówki na moje konto. Ja jak pierwszy raz przechodziłem Drivera San Francisco, nie wiedziałem, że coś takiego jest, że wiesz, trzeba kupować samochody, trzeba je kolekcjonować i mieć ich jak najwięcej, żeby jeszcze więcej tej gotówki dostawać. I wiecie co? Też tak myślałem, od czego to jest uzależnione. Czy na przykład jeśli kupimy sobie samochody jakieś tam drogie, to będziemy tej gotówki dostawać więcej? Czy jak kupimy sobie obojętnie, które nawet te tańsze samochody, to będziemy dostawać tej gotówki więcej. I okazało się, że nie ma znaczenia, jakie samochody kupisz. Możesz kupić nawet te najtańsze, tak jak ja zrobiłem, które są w garażu, i dostajesz tej gotówki więcej. Przykładowo, przed kupnem tych samochodów, które mam teraz, dostawałem jakieś 200 tysięcy tej gotówki, coś koło tego, a po kupnie tych wszystkich samochodów, które kupiłem, to nie są wszystkie, które są w tej grze jeszcze, dostaję 410 tysięcy, a można dostawać co te 20 minut te pół miliona, jeśli kupi się absolutnie wszystko, nie? Czyli co 20 minut dostajesz pół miliona, jeśli kupisz sobie ten mnożnik gotówki plus wszystkie samochody, plus wszystkie garaże, bo to jest też ważne, żeby wszystkie garaże kupić. Garaże wszystkie miałem już kupione, bo żeśmy kupowali to na odcinkach, ale wszystkich samochodów nie kupowałem, bo pomyślałem, no kurde, sobie dozbieram do tej Pagani Zondy, której nie kupiłem, jak grałem pierwszy raz w Drivera San Francisco kiedyś. A tu się okazuje, że trzeba kupić większość samochodów, żeby jak jeszcze więcej tej gotówki zdobywać. I teraz zajedziemy sobie do garażu i pokażę wam, jak wygląda sytuacja, a później zaczniemy sobie robić tę misję Tenera. Oczywiście w obecnej sytuacji już nie opłaca mi się kupować jakichś tam bardzo drogich samochodów, jeśli chcę sobie gromadzić dużo więcej gotówki, ale my jesteśmy fanami z motoryzacji i samochodów, więc pokupujemy sobie oczywiście różne tam autka. Kupiłem sobie tak poza odcinkiem nawet Corvette Z06 do driftu. Słuchajcie, tak. I fantastycznie się nią driftuje. Jesteśmy przy garażu. Jednym chyba z 10 czy 12 garaży. I teraz tak, jeśli chodzi o ulepszenia, to tutaj pasek umiejętności mam wykupiony na maksa, ładowanie mam wykupione na maksa, poszukiwacz ikon, no to jest tanie, możemy to kupić. No to są jeszcze też trzy poziomy. Możemy kupić, bo widzicie, że mam dużo tej gotówki i zobaczycie na odcinku, specjalnie dam tą kamerkę w dół, żebyście widzieli, jak ta kasa będzie się szybko nabijać. I mnożnik dochodu oczywiście mam wymaksowany, to jest bardzo ważne. Tak, tutaj są różne wyzwania, które możemy sobie robić. Ja widzę, że tutaj już część z nich mam chyba zrobione. Nie wiem, kiedy to się oznacza, że coś jest wykonane.
I oczywiście tych rzeczy będzie się pojawiać jeszcze trochę, bo fabuły nie skończyłem, a wraz z odkrywaniem fabuły coraz więcej tych rzeczy się tutaj pojawia. I powinna mi się pojawić Pagani Zonda, ale nie widzę tutaj marki Pagani jeszcze. Jeszcze mi się nie odblokowała. W każdym razie nie wszystkie samochody mam kupione. Kupiliśmy sobie Rufa RT12. Jest to samochód, w którym robię praktycznie wszystkie wyzwania. Fantastycznie trzyma się drogi, jest mega szybki. 320-330 km na godzinę prędkości maksymalnej. Dodać do tego jeszcze super długie i mocne nitro, które szybko się uzupełnia. Bajka. Jeszcze mamy tutaj coś na kształt Carrera GT, czyli CTR3 za 500 000. Też możemy sobie kupić. I będę tej gotówki co 20 minut dostawał więcej. Ja nim chyba jeździłem kiedyś, jak grałem pierwszy raz w drivera. I jakoś on mi się dobrze w pamięci nie zapisał. O, wybrałem coś innego. Jakoś mi się w pamięci dobrze nie zapisał jako takie auto, które faktycznie dobrze jeździ. Tu mamy SLR-a, tu mamy jeszcze McLaren różne. O, wybieram te samochody niepotrzebnie. To mogę sobie teraz wszystko łatwo pokupować. No i zwróćcie uwagę, mam 2 900 000, kupiłem kilka samochodów, ale te wszystkie takie tańsze autka, tutaj te rufy, to wybiorę sobie tego mojego ulubionego, potem oczywiście sobie będziemy zmieniać i tak dalej, ale wszystkie takie tanie autka, o, te Alfy sobie pokupowałem, jakieś tam Audi, tańsze takie modele, droższych nie kupowałem, ale można je oczywiście kupić. Tańszego Bentleya, dużo Fordów jest, było do kupienia, więc to sobie wszystko pokupowałem prawie, oprócz dwóch ostatnich. No i dostaję tej gotówki naprawdę bardzo, bardzo dużo. Powiem wam, że chyba nie muszę się przejmować już zarabianiem gotówki jako takiej, więc po prostu mogę skupić się na fabule. A ten samochód, który tutaj mam, naprawdę robi wszystkie wyzwania bez żadnego problemu. Dobrze, ostatni odcinek, to żeśmy bawili się w te wyzwania i sobie oczywiście też porobimy jeszcze, ale teraz już skoczmy sobie do misji Tenera i zobaczmy, co mamy tym razem do zrobienia. Any word on Ordell? Oh, damn, man! We should get you a little bell or something. Sorry. Ordell. On a job. You want we should find him? Yeah. It's time to move him up the food chain. Okay. Dobra. Już nie pamiętam w sumie, co by się działo w fabule, bo dużo sobie grałem poza fabułą, robiąc sobie te różne rzeczy poboczne. Ordell to był na pewno jakiś z przydupasów Jericho. He ends up like Carl Crew, barbecue. That's gonna be on you. No pressure. Dobra, zajeżdżamy sobie tu, pyk. Wszędzie mamy tych reklamy tego nagłośnienia Boss. Czy Bossa, nie wiem. Dobra, co mam? Zgub gliny, co? You're waiting for what exactly? Nothing. Dobra. That didn't take long. They never leave me alone. First lose them. Stara Rusemka chyba, nie? Z Fałsemką. I'm Ordell, by the way. You are... I'm your passenger, Ordell. Good to meet you. Okej. To jest też jakiś pewnie skryty ubójca, jakaś prawa ręka Jericho. Hops. Dobra, musimy zgubić policję. Można to zrobić na różne sposoby. Mamy super szybki samochód Audi R8, V8. Więc powinno się udać uciec z Crown Victoria, bo tam chyba takie auta nas goniły. Teraz sobie pojedziemy tu, trochę sobie pyk, trochę tak, trochę srak. I się im ucieknie, nie? Właśnie z kluczeniem po takich co tu się stało? Z kluczeniem po takich dróżkach jest trochę problem, z tego powodu, że jak nas policja złapie tym takim okręgiem czerwonym, to oni automatycznie wiedzą, gdzie jesteś, mimo że jesteś jakby poza polem ich widzenia, nie? Na przykład widzą cię przez ścianę i jadą dokładnie w tym miejscu, w którym jesteś. To jest takie trochę niefajne. O! Dostałem chyba... Nie, jeszcze nie dostałem tej gotówki. Taki zastrzyk 400 tysięcy willpower points. Uwielbiam te wyskoki, kurde. Dobra, nie zniszczmy samochodu, jedźmy. 3000 metrów, musimy dojechać na miejsce.
Co to, co się tak zahaczyło? Kurde. Na ostatnim odcinku też zauważyliście, że mówiłem a propos tego Fiata tutaj, co jedzie sobie. Ja jakoś tak kojarzę Fiaty, że mają silniki z przodu, zwłaszcza ten model. Nie wiem czemu, chyba chodziło mi bardziej o Fiata 500, a tutaj jest silnik z tyłu i napęd na tył. Więc i to autentycznie silnik z tyłu, bo jest za tylną osią, nie? Ja tak jakoś się trochę prowadzi, jakby miał napęd na przód, tak nie skręca, ale to za sprawą może po prostu tego, jaka jest fizyka jazdy w tej grze. A no silnik miał z tyłu, więc mój błąd, ja powiedziałem, że ma napęd na przód, nie? I tak, dobrze, że zauważyliście i poprawiliście. Jedziemy na miejsce. Dojechaliśmy. Zobaczmy, o co chodzi. Well, you were right. Fed's here too. It's predictable. Get me through here any way you can. Kurde, znowu! No dobra, teraz mamy federalnych, czyli Corvette plus ciężkie SUVy. Rhino Squad z Need for Speed Most Wanted. Dobra, jedziemy sobie tu. Ale dużo tych samochodów. Teraz może nie skupmy się na tym, żeby ich zgubić. Przejdźmy sobie przez moją chatkę tutaj. Powinna nam się fura naprawić. Ej, co jest z tym Audi? Ej, tak dziwnie. Okej, naprawiona. Tu na, nie pojedziemy, tu sobie musimy skręcić. You know what it says? No. What? It says, I wish I had asked so many dumb questions. You tell Jericho I did good when we arrived? Until I'm exactly where I need to be. You didn't do anything. Okej. Aha, dobra, jednak musimy ich zgubić. Dobrze, to spróbujmy tutaj zgubić. Chyba będziemy musieli użyć pomocy Tenera w postaci taranowania innymi samochodami gliniarzy. Chociaż zobaczcie tych... Radiowozów jest tutaj bardzo dużo. Na szczęście nie mamy raczej ograniczonego czasu na ten pościg. Więc możemy tutaj trochę pomyśleć, jak to zrobić najlepiej. Spróbujmy sobie jeszcze tu pojechać. Tam chyba mamy po prawej stronie na mapce jakiś skok. Z przodu, z tyłu cały czas się pojawiają nowi. Jak ja mam ich zgubić? Zróbmy tak. Tu schopa i sobie tu wyskoczą, się porozwalają, a ja pojadę w drugą stronę. Ops. Tu się pojawiają już nowi. Era. Nawracamy. Tu. To chyba takie nawrotki nie bardzo się opłacają. Muszę ich spróbować zniszczyć po prostu. Chociaż paru z nich, chociaż te korwety, bo one są najszybsze. Okej. I teraz na wprost. I tu. Nice! Dobra, poszło ładnie, jednak trzeba było ich zrobić na prędkość, nie kombinować. Dobrze, teraz jedziemy do stodoły. Przy okazji, ile to Audi wyciągnie? Mam bardzo mocne nitro. Możemy się jeszcze naprawić, bo nie wiadomo, co tam będzie po drodze. Trochę źle pojechałem. To nie szkodzi. Pójdziemy sobie naokoło. Jesteśmy na miejscu, stodoła. It's for you. Hello? I don't know what's come over you, Ordell, but keep it up. There's a job coming, something big. Messing up isn't an option, understand? Sure, I understand. Okay. Seems like Ordell's going places. Whether he likes it or not, I'm along for the ride. Dobra, zdobyliśmy zaufanie Layli, prawej czy tam lewej ręki. Ordell's almost incited Jericho's terrorist. Jericho. You've got a new face in town. And this big job Layla talked about. Is Kirk. Okay. Dobra. I zobaczmy teraz, co nam przyniosła misja Tenera, czy odblokowały nam się jakieś nowe pojazdy. Odblokowano cel, okej.
Czyli nowa misja tunera. Od razu ją sobie zrobimy, bo myślę, że ona będzie taka znacząca. Widzicie, sporo jest takich punktów już szarych, nie? Wcześniej na poprzednim odcinku zwróciliście pewnie uwagę, że bardzo dużo było takich niebieskich punktów, jeśli chodzi o tę misję. Ja sobie tak po prostu wbiłem do drivera, driftując sobie zrobiłem praktycznie wszystko bez problemu. Dobrze się przy tym bawiąc w grze, która ma 9 lat, chłopie. Dobra, lecimy. Detective, it looks like your boy Ordell's moving. Copy, dispatch. Ordell must have new orders. This looks like the big one. Now, let me guess. Time for Detective John Tanner to do his thing. Mm-hmm. Be careful, Tanner. It's not just your neck on the line. It's Ordell's too. Okay, dobra. Zobaczmy, co z tym Ordellem będzie. So what's our play? Call for backup and set up a roadblock on Marin Ridge. You just gonna drive them both into custody? Yeah. See what I can find out about Jericho first. Casually drive Ordell and our beautiful assassin right into the arms of the law. Hey, you be careful, man. You hear me? Okay. Dobra, przenosimy się w ciało Ordella. Idziemy sobie hamerem HX, zdaje się. H3X, czy jakoś tam. What's going down? Jericho's got a problem he wants fixed. Get me to the target and I'll fix it. Aaa, czekaj, to nie jest czasem ta wkrętka, co Jericho będzie z nami pogrywał? Coś chyba takiego jest. Zobaczcie, jak wyglądają kolory teraz, nie? Wszystko jest takie bardzo jasne w tej grze. Mhm. I teraz jedziemy sobie z tą babką. Leila, zdaje się, nie? Ona się nazywa. Musimy dojechać do miejsca i zobaczymy. Stay sharp. Okay. Slow down. We should acquire the target any time now. To me. The yellow Dodge, up ahead. Stay close, but don't be obvious. That's my car. What? That's the cop that's been getting in our way. Do we follow him to the target? He is the target. Uh-huh. Co robimy? Stay close. Wait for my signal and then take him out. Lose him and I slit your throat. Right. Wiem, co to jest. Wiecie, co to jest? To jest jedyna gra, w której tak naprawdę macie widok 2D. Czyli macie tutaj ten taki, taką specjalną misję, o której też było głośno na różnych kanałach na YouTubie. Bo tak, w grach mamy widok albo z pierwszej osoby, albo z trzeciej osoby, nie? Jak mamy ten widok z trzeciej osoby, to mamy kamerę tam z tyłu postaci i jakby kamera podąża za tą postacią, my się nie ruszamy. Tutaj, w przypadku strzelanek, nie? Mamy tak, że widzimy z oczu, strzelamy, widzimy karabin i tak dalej. A tutaj to jest jedyna gra, gdzie mamy tak zwany widok 2D, czyli wcielamy się w zupełnie inną postać. Na przykład jesteśmy teraz sobie postacią w tym samochodzie, ale sterujemy Dodge'em, który jest przed nami, czyli my jesteśmy jakby graczami. Wiecie, sterujemy tamtym samochodem, ale widzimy z oczu jakby innego buta, nie? I to jest ten jedyny chyba we wszystkich grach, nie wiem, czy w jakiejkolwiek innej grze był taki widok zastosowany, ale to jest jedyny moment, kiedy możemy zobaczyć, jak wygląda widok 2D. Taka ciekawostka. I zobaczcie, teraz ta postać, ja nie steruję sobie hamerem, tylko ja steruję teraz Dodge'em. Widzicie, skręcam lewo, prawo, pyk, robię jakieś dziwne rzeczy, ręczny. Wszystko działa, nie? Tak, i chyba nie mogę używać nitra. A to jest bardzo interesujące. Fajnie to wygląda. He's on to us. He definitely knows we're here. Stay with him. Where the hell is he taking us? Okay. Co mam zrobić? A, muszę dojechać do celu w wyznaczonym czasie, czyli 600 metrów dalej. I cyk, jeszcze driftem. To trochę tak wygląda, jakbyśmy...
nie wiem, no... Grali z kimś multiplayer, no nie? Tak... Tylko, że my sterujemy tym samochodem. Get close to him. I'm doing the best I can. Are you? Why don't I believe you? No, w żadnej innej grze tego nie zobaczysz. Pyk. Swoją drogą tak się zastanawiam nad tym driverem, to patrzcie, mamy tutaj bardzo ciekawą fabułę, nie? Mamy dużo ciekawych samochodów i mamy dość, powiem wam, że naprawdę, jak patrząc na dzisiejsze gry, to mamy bardzo dobrą inteligencję wszystkich tutaj tych botów, którzy jeżdżą po drogach. Później wam pokażę. Teraz jedziemy trochę w takim kurzu. O, nawet mogłem zebrać sobie ikonkę tym samochodem z przodu. Nice. A, wydaje się, że ten Dodge jest teraz jakiś taki bardziej przyczepny. Tak jak mamy ten widok z kamery, to może być złudzenie. Dobra, musimy doprowadzić ich do glin. I'll let him know. Let me know what? Your partner up there is about to get a nasty surprise. Oh. Detective. What? Oh, kurde. You're here. Who's in your body? Oh, God. You mean... Leila widziała od samego początku. Enjoy the show. Not many people get to watch themselves die. There's more than one cop in that car, Leila. Sorry, Jones, but I gotta borrow you for a while. Okej, okay, teraz jesteśmy ja i Jericho. Hello, Tana. Glad you could join me. Feels pretty strange, doesn't it? Having someone else at the wheel? I know about the bomb. You're a scumbag, but I never had you down as a terrorist. You just don't get it, dude. You got your eyes on the city, when it should be on your own hide. See you in hell, Tana. What the hell's going on? Just hang on tight. Ooh. What the hell just happened? Sorry, partner. Had to borrow you for a while. What? Oh, man, I feel violated. Trust me, you should be great. To jest też ciekawe, że partner mu zaufał w takie bzdury, nie? Blown, maybe even dead. Jericho's on to me, and I'm still no closer to finding him. What's going on here? It's like I'm missing some... Jericho go śledzi po prostu. To wszystkie jego poczynania, nie? Wolna Amerykanka, rozdział 7. Zaczynamy rozdziałek 7. Zobaczmy, co teraz się wydarzy. This is KEOC News, your eyes on the city. Good to see you back on your feet. It's bad, John. O, tam było radio Chryslera. Ciekawe. Goddamn National Guard's been mobilized. We need you, Tim. We need you. What the hell? Nice. Teraz jakby głos z radia dobiegał z tego rzeczywistego świata, no nie? Dobra. Lecimy dalej i wiecie co, tak wrócimy sobie trochę do tematu tego w jaki... O, dostałem teraz 428 tysięcy tej gotówki, nie? Widzieliście? No to właśnie z tego tytułu, że mam kupione te garaże, w tych garażach mam kupione samochody i co 20 minut dostaję tę gotówkę. Więc teoretycznie, jeśli bym zostawił na noc grę, to co 20 minut dostawałbym tę gotówkę. No to ktoś z was, powiedzmy, że zostawiłem na 8 godzin. Zostawiam wam do wyliczenia w komentarzach, ile bym tej gotówki miał, na przykład rano, jakbym stał, nie? No, to by była ciekawa sprawa. Także widzicie, gotówki mi myślę, że nie zabraknie do końca już gry, bo na pewno będzie ona się nabijać. Mam kupiony już bardzo szybki samochód, żeby robić, powiedzmy, wszystkie wyzwania, jakie tutaj są, więc nie będzie z tym problemu. No dobrze, to chodźmy. Mamy tutaj sporo misji takich pobocznych, ale głównych. Mamy też tutaj wyścig do zrobienia. To pokażę wam przy okazji. 50 tysięcy za to się dostaje, nice. Pokażę wam, jeśli będę jechał tu Porsche'ą, to pokażę wam, jak ta Porsche'a zajebiście wymiata. Tak,
mam poczawę. I ścigamy się z klasykami sportowymi. Ta Cobra 427 to jest mega fajny samochód. To jest malutki samochodzik z ogromnym silnikiem. Już nie pamiętam, jakiej dokładnie pojemności miał silnik pod maską. Gdzieś koło chyba 7 albo 8 nawet. Nie, 8 nie, ale gdzieś koło 7 chyba litrów. Ogromny, nie? A to jest malutki samochodzik. Wiem, że w Wielkiej Brytanii są robione repliki tego samochodu, który mnie właśnie wyprzedził. I można, z tego co kojarzę, można było za 50 tysięcy chyba taką replikę kupić. I też masz tam duży silnik, no to nie jest już ta Cobra, ale jest replika, myślę, że dosyć wiernie odwzorowana. Można sobie taki samochodzik ciekawy kupić. No dobra, my bierzemy udział w wyścigu, to jest jakby misja poboczna, ale odblokowuje nam tę Cobrę, co myślę, że warto. Dostałem przed chwilą więcej tej gotówki niż wam mówiłem, bo dostawałem wcześniej 410 tysięcy, ale dostaję teraz więcej za sprawą kilku nowo kupionych w tym odcinku samochodów. Jak widzicie, zawsze się dostaje jakiś tam większy procent tych pieniędzy za każdym razem, kiedy kupimy sobie nowy samochód, nie? Więc chyba warto kolekcjonować to wszystko. Zobaczcie, co potrafi ta proszała, tak? W porównaniu do innych samochodów, tych takich powiedzmy sportowych w tej grze, no to trzeba przyznać, że ta proszawa naprawdę świetnie trzyma się drogi. Świetnie trzyma się drogi na tle innych aut. No musicie mi uwierzyć na słowo, właśnie się rozwaliłem. Nie jest aż tak bardzo driftująca, a ma napęd na tył. Jezu, co oni tak się na mnie uwzięli? Nie wiem, czy uda mi się wygrać. Kurde, nie wiem, czy uda mi się wygrać ten wyścig. O, 14. Jezu! Dobra, wiecie co? Tamten się za bardzo oddalił. To jest Cobra, ona sobie nie da tutaj nadmuchać w kaszę. Ale mamy Mustanga. Pyk! To jest fajne. Jest taka gra dla przegrywów, nie? Jak nie idzie ci w ściganiu, nie jesteś w stanie opanować samochodu, zawsze możesz sobie pomóc, oszukując troszeczkę. Ojej, tu jest już koniec. Okej, tu wystarczyło drugie miejsce zdobyć. Także zdobyłem te 50 tysięcy kredytów. Nie spojrzałem, myślałem, że muszę być pierwszy. Rozwaliła mnie Cobra, Cobra odblokowałem, dostałem 50 tysięcy kredytów. Sporo w sumie, nie? Proszę bardzo, Cobra 427 odblokowana, pięknie. Także tak, tą Porszawą robię sobie wyścigi. A teraz zobaczmy sobie jeszcze misję, bo tu chyba mamy coś niedaleko. A, tu jest bliziutko. To zobaczmy sobie, co my tutaj mamy do zrobienia. To jest taka poboczna, niepoboczna. Audi Q7. Listen to me, we can't do this. We can, Devlin. We lost our badges because we did what was right. It's clear to me now. We must become vigilantes. Vigilantes? Yeah. We finished this. Smash the rest of those fake. Dobra. Będziemy musieli chyba rozwalać jakieś beczki na drodze, czy coś takiego. Zaraz zobaczymy. Audi Q7, myślę, że nadaje się do tego perfekcyjnie, ogromna łajba. Dobra, czyli znowu będziemy musieli rozwalać jakieś pakiety skrzynek na drodze. Pyk. Chyba musimy zniszczyć wszystko, nie? Albo im więcej, tym lepiej. Pyk. W ogóle, tak przeglądałem sobie oferty z tą grą. Niektórzy ludzie wystawiają konta z dostępem do tej gry za jakieś 400 zł na Allegro. Tej gry już nie można kupić. Tej gry już nie można kupić. Jakby można chyba wersję gdzieś tam pudełkową dorwać na Allegro. Myślę, że też tam dużo taniej niż te 400 zł. Tak, kurde. I jest to dobra gra, do tej pory mi się w nią fajnie gra, naprawdę. Pyk. Muszę to rozwalać, czy nie? Dobra, rozwalimy. Aha, dostaję po prostu czas za rozwalanie tego, nie muszę chyba wszystkiego niszczyć, dobrze. Gonimy, tam muszą spaść jeszcze chyba z tego pick-upa jakieś paczki. Musimy też je rozwalić. Pyk! Ale poleciał, ty! Gościu, odpadło mu koło! Nice!
Ty, a Q7 w ogóle się nie zniszczyła, zobaczcie. Chyba specjalnie została tak ulepszona na tę misję. Albo to po prostu Audi. Niemiecka dokładność, niemiecka siła. Idziemy sobie teraz. Tutaj są koło mojej chatki. Co oni tam robią? Dobra. Nie, to mamy tutaj dojechać po prostu, okej. A, dalej paczki trzeba niszczyć, spoko. Ale to druga misja. Dobra, warto niszczyć wszystkie, one są mniej więcej tak na drodze ustawione, tak jak powiedzmy byśmy jechali samochodem taką trajektorią, więc nie ma problemu, żeby po prostu w to wjeżdżać, jak widzicie Audi z niszczeniem tego radzi sobie bardzo dobrze. Okej, tu mamy kolejny zestaw skrzynek. Dobra, nie, o, już tu są następne, myślałem, że już będziemy musieli jakiś pojazd gonić. Cyk. No, raczej Audi Q7 nie jest zbyt dobre do slalomów. Dobra. So, what's the plan? You know what? Chase it down. Chase it down first. That's the spirit. Ale się fajnie wystawi. Myślałem, że będę musiał za nim jechać w lewo. Na każde uderzenie nam daje trochę czasu. Ty, ja mam w ogóle mało czasu. Gdzie on? Ja nie mogę. Gdzie on jechał? Nie, jakby nie mógł się zdecydować albo w prawo, albo w lewo. Też tak stałem za nim. I bam! Fajnie go rzuca, nie? W ogóle. Cyk! Jeszcze przeżył to, no ty skubańcu. Dobra, sidekick. Nie zdążyłem wykręcić, cholera. Ale tym chyba zdążę. Od czoła, idealnie, gościu. To były sekundy. Dobra, wracamy do Q7. Nice, no i zrobiliśmy. Tutaj mieliśmy takie niszczenie. Będziemy sobie robić jeszcze więcej tych misji pobocznych. Odblokowano jakiś pościg. Chyba pojawiły nam się też jakieś tutaj nowe rzeczy. Tego chyba nie było wcześniej. To jest, staje się nowe. Przejdź po 20 ciężarówkami. To sobie zrobimy już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Hejka.